Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami Izabela Dab, czyli Craft Iza. Witam Was serdecznie w pierwszym filmie grudnia poświęconym planowaniu. Ja jeszcze nie mam zaplanowanego grudnia swojego. Oczywiście ja z moim nagrywaniem nie jestem w grudniu. Czyli u mnie jeszcze nie jest grudzień, ale zbliża się wielkimi krokami. Więc jak tylko dostałam naklejeczki, to od razu siadam i nagrywam, żeby być też gotową do, wiecie, jak już przyjdzie ten miesiąc i będzie trzeba zacząć działać, no to żeby już planer był gotowy. Więc, że tak powiem, zacznijmy. Dzisiaj oprócz planowania zachęcam Was też do zastanowienia się nad słowem, które miałoby przyświecać Wam w tym roku. Oczywiście nie jest to w żaden sposób obowiązkowe, jednak ja od wielu, wielu lat wymyślam sobie takie słowo, które będzie mi towarzyszyć w danym roku i które będzie ten rok charakteryzować. Bo jest mi po prostu w ten sposób łatwiej ogarnąć się z celami. Więc ja, że tak powiem, wymyślam trochę to słowo dlatego, żeby łatwiej móc się skoncentrować na celach, które sobie w danym roku chciałabym postawić. No i teraz nie jestem tak do końca przygotowana, gdyż ponieważ nie mam pincetki, a pincetka się przydaje. Pincetka się, to jest dziesiątka, to się na pewno nie przyda. Naklejki w tym miesiącu są takie u mnie, bo Toś i u dziewczyn pewnie będą wyglądały trochę inaczej. No nie mam pojęcia, co zrobiłam z tą pincetką, ale będzie w takim razie bez pincetki. Przykleiłam sobie już tą pierwszą stronę, jeśli chodzi o stronę pierwszą grudniową, bo nie mogłam się doczekać, jak te naklejki będą wyglądały. U Tosi jest w tym miesiącu, tak wiecie, bardzo, bardzo słodko. Tak rysunkowo, więc ja oprócz tych takich rysunkowych naklejek wybrałam sobie też takie naklejki trochę jakby dorosłe, powiedzmy, czyli na przykład te zielono-kraciaste święta, kraciaste święta i świąteczne dziewczyny. I jedną z tych dziewczyn razem z tymi kraciastymi prezentami już sobie tutaj wdziubałam. No i krzywo jestem wdzięcznik, dlatego mówiłam, żeby się przydała pincetka, no ale jak nie ma, to nic na ten temat nie poradzimy. Dlatego, że tak powiem, bez zbędnej zwłoki zaczniemy sobie działać. Listopad był u mnie bardzo taki, wiecie, bardzo intensywny. Bardzo dużo rzeczy się działo. Ja w listopadzie też troszeczkę podróżowałam, bo byłam i w Świnoujściu przez tydzień, i na weekend na warsztatach, więc no trochę się działo w listopadzie. A wiadomo, że początek listopada, no to no wszystkich świętych, tak? Więc nawet jeśli tam było trochę wolnego, to i tak to był taki zalatany, zabiegany czas na różne rzeczy. 28, 29 i 30 i 31. Więc, że tak powiem, nie narzekałam na brak zajęć w listopadzie. Dlatego mam zamiar trochę odpocząć w grudniu. I to tak odpocząć solidnie. Większość rzeczy grudniowych mam już nagranych, które się pojawią na kanale. Tam dwie rzeczy chyba jeszcze muszę dograć.
i mogę zacząć odpoczywać. Jaki my sobie tutaj weźmiemy kolor, bo ja nie mam czerwonego. Nie mam czerwonego i nie mam takiego bardzo intensywnie ładnego, ciemnego zielonego, niestety. Ten jest bardziej niebieski chyba. Zdecydowanie. Wydaje mi się, że ja miałam taki kolor, ale podobny. No nie, ten jest bardziej niebieski. Ale kto powiedział, że ja zawsze muszę mieć, że tak powiem, kolorystycznie to dobrane? Nie muszę. Nie muszę. Ja mam tutaj ponapisywane różne tam, wiecie, rzeczy. U mnie to nie jest śledzik snu, tylko po prostu śledzik. Więc słowo snu możemy sobie odciąć. No, bardzo jest to nieprosto. Bardzo jest to nieprosto. Ale cóż my tutaj zrobimy? Tak jak powiedziałam, do zrobienia to tak rzeczy zostało na szczęście niekoniecznie dużo. Jak widzicie, od pewnego czasu ja tutaj bardzo usilnie i intensywnie wpisuję, zaznaczam i wpisuję sobie potem te finanse. Ja oczywiście prowadzę budżet, taki wiecie, z prawdziwego zdarzenia w Excelu, gdzie kontrolujemy wydatki, plany budżetowe i tak dalej. I dużo rzeczy takich robimy. Więc jakby no dobrze jest też je tutaj jeszcze wpisać, bo tutaj utrzymuję takie finanse, które się pojawiają z nienacka. Oczywiście, że one są wpisane do kalendarza, ale nie zaszkodzi też, że tak powiem, mieć je wpisane w planerze, szczególnie jak nie ma się chwilowo dostępu do komputera, nie? A coś wypada, coś się tam, wiecie, wbija w naszą rzeczywistość, no to dobrze jest mieć zapisać gdzieś to. No i u mnie trafia to właśnie tutaj w każdym miesiącu. Nie, 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 aż tak krzywo nie może być. Nie, 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 odchodzimy. Odchodzimy. W każdym miesiącu są zapisane te wydatki takie bardziej, że tak powiem, przyjemne. I sobie zapisuję, ile coś mnie tam kosztowało. Po to, żeby. Znaczy, w budżecie też to oczywiście umieszczam, no bo inaczej to ten budżet by się nigdy w życiu nie spiął. Ale robię to też dlatego tutaj, żeby jakby mieć taki, wiecie, odhaczanie i stawianie tych kropek dobrze mi robi na głowę, więc jak ja sobie tutaj coś zapiszę, a potem to zrealizuję, to jest dobrze, dobrze to na mnie działa. Dlatego cieszę się, że też sobie wymyśliłam tutaj te finanse i zapisuję i realizuję, bo to nie są oszczędności oczywiście, tylko wydatki, nie? Tam wiecie, oszczędzanie jest dla mięczaków. Nie, nie żartuję, śmieję się, ale no, z moim oszczędzaniem to jest cała historia świata po prostu.
Bo ja jakby tak nie jestem za bardzo oszczędna, ale moje słowo roku będzie powodowało, że ta oszczędność, pusty arkusz, że ta oszczędność będzie musiała się troszkę we mnie jakby pobudzić do życia, dlatego że no jest mi potrzebna pewna poduszka finansowa, jak każdemu, no to wiadomo, nie? Ale chciałabym też parę rzeczy, że tak powiem, zmienić, na przykład w mojej pracowni, no a bez oszczędności to się po prostu nie zadzieje. Dlatego trzeba zacząć wprowadzać jakiś plan oszczędnościowy i tworzyć tak zwaną poduszkę finansową. Joga, woda, warzywo, owoc. No to wszystko, nie? Co ja śledzę? I tak to jest sporo. Więc wracając do słowa roku. Nie trzeba, ale można. Można na słowie roku, jeśli ktoś nie ma innego pomysłu albo nigdy tego nie robił, to wychodząc od słowa roku, można zbudować sobie całkiem fajne i przyzwoite cele. Oczywiście wszystkie cele są fajne i przyzwoite, bo są wasze. Natomiast jeśli ktoś nie ma w ogóle pojęcia, od czego zacząć, jak to będzie wyglądać i jakby to mogło w jego przypadku wyglądać, no to ja proponuję zacząć właśnie od słowa roku. Wtedy to słowo roku fajnie zadziała, fajnie zaskoczy. Jak będziecie się nad tym zastanawiać, pod warunkiem, że nie zrobicie tego w jeden dzień. To nie może być tak, że usiądziecie i, że tak powiem, za jednym zamachem wymyślicie słowo roku, wymyślicie wszystkie cele na 10 lat do przodu i w ogóle następna pięciolatka będzie zarobiona i wszyscy się będą cieszyć, że jest zarobiona. No to nie, to tak to po prostu nie pyknie. Natomiast jeśli dzisiaj, powiedzmy tam po tym spotkaniu naszym tutaj, usiądziecie sobie i spróbujecie obmyśleć swoje słowo roku i wymyśleć, jakby ono mogło być powiązane z waszymi zadaniami i z waszymi celami na przyszły rok, no to zapraszam jutro w to samo miejsce albo nawet pojutrze do popatrzenia i do jakby zastanowienia się, czy to, co wczoraj entuzjastycznie na haju planowania wymyśliliście, jest jeszcze wciąż dzisiaj realną perspektywą, która się w jakikolwiek sposób ma szansę spełnić. Tak bym radziła podchodzić do tego słowa roku i do celów, które sobie na dany czas planujecie. Bo po prostu, jak się siada do takiego długoterminowego planowania, to endorfinki, które się wytrącają przy tym zadaniu, są, że tak powiem, tak uzależniające, że człowiek chce tylko więcej, więcej i więcej. I wtedy przychodzi do takiego momentu, gdzie ma tego wszystkiego miliony i nigdy w życiu nie uda mu się tego spełnić, więc nie ma co, że tak powiem, wiecie, wariować z tymi celami i z tym słowem w jednym momencie, bo się może okazać, że naprawdę tak poszalejecie, że no potem będzie naprawdę trudno
cokolwiek zrobić, żeby się nie zaharać i wiecie, nie utonąć tylko i wyłącznie w dążeniu do spełnienia tych wszystkich celów. Bo to o to chodzi, żeby je realizować i żeby je spełniać, ale może jednak nie za wszelką cenę, nie? Taka pogadanka o odpuszczaniu też jeszcze kiedyś się na kanale pojawi. Nie zachęcam do porzucania rzeczy, ale zachęcam do takiego zdroworozsądkowego podejścia do tematów, które właśnie zostały wymyślone na takim planistycznym haju, a potem w żaden sposób nie zabieramy się za ich realizację, bo albo zbyt hop optymistycznie założyłyśmy realizację, albo to, co założyłyśmy, nie jest nasze i nigdy nam nie będzie służyć, więc nigdy nie będziemy tego realizować. Ja pomyślałam sobie, że moim słowem roku będzie słowo niezależność i podeszłam do tego, do opisania tej mojej niezależności dokładnie tak samo, jak zawsze do tego podchodzę. Czyli mam 5 kategorii, zwykle mam 4, teraz dopisałam 5, ponieważ w tym roku mieliśmy bardzo, bardzo dużo remontów i to, wiecie, to były naprawdę zadania rozłożone w czasie i bardzo skomplikowane, więc dołożyłam sobie też kategorię dom i na razie w tym domu mam póki co malowanie ścian w sensie, ale no zobaczymy, czy tutaj jeszcze czegoś nie będzie trzeba, czegoś nie będzie trzeba dodać. No i w moich kategoriach, jakie tam sobie wymyśliłam dawno temu, w których, że tak powiem, działam, z tą niezależnością łączy się bezpośrednio zdrowie, no bo jak nie jesteś zdrowa, to nie jesteś niezależna. I to trzeba, że tak powiem, sobie od razu powiedzieć. Więc jakby zachęcam do postawienia sobie w 2025 celów takich dotyczących bardzo Was, takich opiekuńczych, takich pielęgnacyjnych. Znaczy nie chodzi mi o to, żeby robić paznokcie 3 razy w miesiącu, tylko o takie otulenie się taką własną dobrocią i takim własnym dobrym stosunkiem do siebie, do swojego ciała, do swojej głowy, do mentalności, do tego, o czym i w jaki sposób myślicie, do takiego, wiecie, nie? Rok jest okrągły, ale nie parzysty. Dla mnie bardzo okrągły, bo ja będę miała bardzo okrągłe urodziny w tym roku, więc no, to jest taki czas na, wiecie, cozy frozy, nie? Żeby się tak trochę porozpieszczać i no, sporą atencję położyć na siebie. Jeśli ktoś z Was też będzie obchodził okrągłą rocznicę urodzin, to zastanówcie się, czy to nie jest ten moment, żeby właśnie tak można było się trochę otulić w tym roku. Więc ja mam kategorię zdrowie i ziewaczkę oczywiście, no przecież bez ziewaczki świat się nie może kręcić, nie? Mam też kategorię pasję i moja niezależność jest tutaj w miarę taka... Tutaj wypisałam sobie różne zadania i różne cele. Nie chcę zabrać pokoju mojemu dziecku. Nie, to jeszcze nie jest ten rok, ani ten czas. Ale, że tak powiem, no, sporo jest położonych rzeczy, spory nacisk jest położony na rozwój i na takie tam różne rzeczy. Jest też kategoria ja sama i co mnie, tak, że tak powiem, do tej mojej niezależności zbliży. No i kategoria nazwana dzieci, ale ogólnie poświęcona oczywiście całej rodzinie, tak? Relacjom, różnym tam, wiecie, przyjemnościom, jakie sobie sprawiamy w ciągu roku. Ja dla rodziny, rodzina dla mnie. I to jest takie właśnie, takie połączenie różnych zadań, z których, które też mają prowadzić do niezależności. Bo wiecie, to moje słowo roku, ono dotyczy mnie oczywiście, nie? Ale ono też może dotyczyć naszego otoczenia. Jak my chcemy wpłynąć na przykład na nasze dzieci, czy na naszą rodzinę, to naszą niezależnością, nie? Bo wiecie, że dzieci nie uczą się z książek, tylko uczą się z przykładu.
I fajnie jest dawać taki dobry przykład swoim dzieciakom, nieważne w jakim one są wieku. Ja raczej no, nigdy nie należałam do osób jakoś tam strasznie potulnych i wiecie, zależnych, ale tutaj to nie chodzi o taką niezależność pod tytułem wolność i uwolnienie się od wszelkich obowiązków, wyrzucenie wszelkich rutyn, wiecie, tam porzucenie rodziny i tak. Nie, to nie o to chodzi. Chodzi wręcz o coś przeciwnego. Z moim słowem niezależność. Ja wiem, że to nie jest łatwe do wytłumaczenia, ale mam nadzieję, że też rozumiecie, co za tym stoi, tak? No i napisałam sobie też, co dokładnie ta moja niezależność oznacza, tak? No wiadomo, że oznacza, już powiedziałam to, więc powtórzę, oznacza zbudowanie poduszki finansowej, oznacza zrobienie prawa jazdy. To jest moja niezależność, tak? To moja niezależność ze zrobieniem prawa jazdy, no to jest oczywista, tak? Ale też na przykład no, poświęcenie właśnie czasu na to, żeby być zdrową, żeby być szczupłą. No dobra, no szczupłą to bez przesady, nie? Ale zdrową. No żeby tak się, wiecie, w tej niezależności też odnaleźć takie właśnie zaopiekowanie się samą sobą. I to jest moja niezależność. Odeszłam od robienia takiego kolażu, jakiegoś specyficznego, ale poprzyklejałam sobie tutaj te różne dziewczyny z tych naklejek i przy zdrowiu naklejkę z kolekcji kuchennej, z naklejek od Tosi. I tak wygląda moje słowo roku. No i tutaj na następnej stronie będzie realizacja celi, tak? Jak teraz to moje zdrowie, kategorię zdrowie przełożyć na konkretne zadania. Czyli ja wyszłam sobie od słowa roku, zrobiłam sobie taką mapę myśli z tymi strzałkami, wybrałam sobie kategorie, w których chciałabym jakby, co do których ta niezależność jakby może nie pasuje, bo to nie jest dobre słowo, bo to nie ma, no dobra, pasuje powiedzmy, tak, ale to nie chodzi o przypasowanie słowa do kategorii, tylko raczej przypasowanie kategorii do słowa. No bo jeśli ktoś wybrał sobie, znaczy no każde słowo może być dobre dla kategorii zdrowie, nie? Bo jak nawet ktoś sobie za słowo roku wybierze uśmiech, no to, a ma kategorię zdrowie w swoim trackerze zadań, celów czy czegoś tam innego, no to dla niego uśmiechem i połączeniem zdrowia będzie wizyta u dentysty i naprawienie tego uśmiechu, nie? Takie, wiecie, fizyczne, nie? A metaforyczne, takie wewnętrzne, no to może być właśnie kategoria ja sama, tak? Albo właśnie kategoria rodzina, albo kategoria pasja, tak? Uśmiech w pasji też jest ważny, więc nie chodzi nam oczywiście o taki, wiecie, uśmiech na twarzy, nie? Tylko bardziej chodzi tutaj o taki wewnętrzny uśmiech i taką wewnętrzną radość. No i tutaj na następnej stronie będę robiła sobie plan realizacji moich celów per kwartał, per miesiąc, tu per kwartał, a potem kwartalne rzeczy zostaną przeniesione na poszczególne miesiące. I tutaj będzie taki, wiecie, taka realizacja tych moich celi, taka z lotu ptaka. A tutaj mamy plan na Q1, finanse i podsumowanie Q1, czyli kwartału pierwszego. No i jeszcze wishlista, która jeszcze nie powstała. Nie mam na razie jakby w głowie nawet tej wishlisty. No a tutaj taka z lotu ptaka realizacja. A jeszcze jeśli mówimy o roku ptaka, widoku roku z lotu ptaka, no to ja sobie przeniosłam jednak 2025. Nie mam jeszcze tej góry tutaj zrobionej, muszę dokupić kwiatowe naklejki, ale tak mniej więcej to u mnie wygląda.
I tak bym chciała sobie tutaj działać w tym 2025. Tu już mam zaznaczony warsztat. Tutaj muszę wziąć wolne, no bo mam urodziny, tak? Nie mam jeszcze pozaznaczanych tam, wiecie, świąt i takich jakichś tam dłuższych wyjazdów i tak dalej, ale na razie tylko urodziny wszystkich pozaznaczane, ale tu będzie powitanie 2025, no a tutaj jest podsumowanie 2024. Nie będę robić osobnej pogadanki na temat podsumowania celów z 2024 roku, bo o podsumowaniach jest osobny film. Pewnie go gdzieś tutaj albo tutaj podlinkuję, więc jak ktoś ma ochotę, to proszę do niego wrócić. Ja dużo zrealizowałam rzeczy z 2024 i mam nadzieję jeszcze dokończyć parę rzeczy, nim się ten rok skończy. No jeszcze jest cały miesiąc, tak? Więc jeszcze parę rzeczy można podokańczać. No szczególnie tych związanych ze zdrowiem. Tu jest jeszcze jeden punkt, który trzeba dokończyć w grudniu. Ale on był zaplanowany na grudzień, więc no jakby, że tak powiem, wiecie. Zakończy się w grudniu. Sporo rzeczy się udało wykonać w 100%, parę rzeczy w 75%. Dwie rzeczy w 50%, więc też jestem, że tak powiem, z nich zadowolona. Tak wygląda moje podsumowanie. Ja najpierw sobie usiadłam, zrobiłam podsumowanie roku, wypisałam wszystkie swoje cele, które gdzieś tam się w kwartałach i w miesiącach przemijały, no i w ciągu roku oczywiście, nie? Czyli popatrzyłam na swój kolaż, taki, na taką mapę myśli i kolaż, który przygotowałam na początku. Potem z kwartału wypisałam wszystkie cele, które były na kwartał. Niektóre pogrupowałam, niektóre opisałam krótko, a niektóre długo. Więc jakby no, takie zadanie i taka praca została wykonana. Potem po podsumowaniu popatrzyłam sobie na to, co pykło, a nie pykło, no bo wiecie, to jest jakby, to nie jest subiektywne odczucie, tak? To jest obiektywny wynik tego, co zostało, a co nie zostało zrobione. U mnie jest zero szafa w sypialni, bo no, nawet nie zaczęłam, nie? U mnie jest zero prawko, no bo też nawet nie zaczęłam, nie? Kosmetyczka jest na 25%, bo byłam u kosmetyczki w zeszłym roku raz. No, wiecie, no, dla kogoś tylko, a dla mnie aż, tak? Bo dla mnie to jest po prostu no straszna strata czasu. Po prostu straszna strata czasu. Nie? Ale okej, okay, raz byłam. Jestem z siebie zadowolona. Potem popatrzyłam sobie na to, co nie poszło, tak? Co nie poszło? Co zrobię inaczej w przyszłym roku, żeby jednak poszło? A tutaj, co tutaj było? W dalszym ciągu to samo. Czyli co zrobię, żeby poszło. Podsumowałam sobie też tutaj swój rozwój w 2024 roku i muszę Wam powiedzieć, że jestem naprawdę megastycznie z tego powodu zadowolona. Dużo fajnych rzeczy udało mi się zrobić, na dużo fajnych rzeczy, że tak powiem, miałam wpływ. Przygotowałam się do wielu rzeczy, więc jakby no cieszę się, że parę rzeczy mi pykło w tym 2024. I nawet nie jestem jakoś tak bardzo zła, to może nie jest dobre określenie, ale jakoś tak bardzo nie jestem niezadowolona z tego roku. Nie? A wręcz przeciwnie. Wydaje mi się, że to był naprawdę dobry miesiąc. Dobry rok, co ja gadam. Teraz możemy sobie zaplanować
Teraz możemy sobie zaplanować ten miesiąc, ale jednak chciałabym znaleźć tą 500, bo ja te małe cyfereczki to będę przyklejać. Tu jest, nawet są dwie w tym samym miejscu. Te małe cyfereczki będę przyklejać mnóstwo czasu bez 500. W niedzielę był pierwszy, nie? Będzie pierwszy, a nie był. W niedzielę będzie pierwszy. Więc jeśli macie ochotę podzielić się swoimi słowami roku, no to oczywiście zapraszam do komentowania, ale też do skomentowania samego faktu tego posiadania, nie? Bo słowa roku, bo ja wiem, że sporo osób ma takie słowo, ale są też ludzie, którzy, że tak powiem, patrzą szeroko zamkniętymi oczami, kiedy mówię, że ja takie słowo, mam. Więc no, że tak powiem, nie wszyscy muszą je mieć. Ale zachęcam do pomyślenia, jakie słowo roku mogłoby Wam przyświecać w tym roku. Bo tak jak mówię, jest to naprawdę dobry punkt startowy do określenia celów na dany rok. Nie jest to obowiązkowe, no bo jakby pewne cele chodzą za Wami już od dłuższego czasu i wiecie, co chcecie zrobić i mogą one w żaden sposób nie wpasować się w tą nomenklaturę posiadania tego słowa roku, ale można też posiadać słowo roku i posiadać zestaw kompletnie innych celów, a po prostu dołożyć jakieś dodatkowe rzeczy, jeśli chciałoby się takie słowo mieć, a można ich po prostu w ogóle nie dokładać. Tylko wiecie, jakby słowo roku wskazuje na to, że jednak będę robić coś, żeby no, osiągnąć to, co kryje się za tym słowem roku, nie? Jeśli słowem roku jest pasja, no to ja zakładam, że u mnie była pasja parę lat temu, czy tam kreatywność na przykład, no to ja zakładam, że jakby zrobię coś, żeby na koniec roku powiedzieć tak, moja kreatywność w tym roku była na super fajnym poziomie. Natomiast jeśli tego w jakiś sposób nie zaplanuję, albo przynajmniej nie opiszę, co to dla mnie będzie znaczyło bycie kreatywną w danym czasie i stwierdzenie, że o tak, byłam bardzo kreatywna na koniec roku, albo nie byłam w ogóle kreatywna, bo mi się leniwa buma włączyła, no to na podstawie czegoś trzeba będzie to określić. Chyba, że chcecie to zrobić kompletnie subiektywnie i na koniec roku bez wyznaczania sobie żadnych celów powiedzieć tak, ten rok poświęciłam pasji, ten rok był rokiem uśmiechu, ten rok był rokiem dobroci dla mnie czy dla otoczenia, a ten rok był dla mnie rokiem słońca, tak? Teraz będzie rok węża z tego, co tam mam nadzieję, że nie usłyszałam, że był już rok węża, nie? Ale wydaje mi się, że 2025 będzie rokiem węża według chińskiego horoskopu. Nie wiem, co za tym kryje się, bo jakby nie interesuję się chińskim horoskopem. Okej, mamy przyczepione cyfereczki. Można sobie jeszcze jakąś bombeczkę przykleić. A może nie bombeczkę, tylko może dzwonek. Bo mi tu brakuje czegoś takiego. Okej. I teraz tak, tu są Mikołajki. U nas Mikołaj przychodzi
w domu i zostawia prezenty w butach. Teraz tu wyjeżdżamy, pewnie odtąd. Tu nas nie będzie. Okej. To by było tyle, jeśli chodzi o różne rzeczy, takie ogólne. Tu mam na 7 rano badania. Tu mam badania. Jeszcze nie wiem, kiedy mam wizytę u endokrynologa. Czekam na potwierdzenie, ale tak mniej więcej wygląda grudzień, jeśli chodzi o, tu jest ten na ten rok, nie? Future lock, czyli ten taki rzut na rok z lotu ptaka. U mnie zawsze tak samo, nie? Wiecie, u mnie naprawdę nie zmienia się za dużo w tym planowaniu. Nie ma takiej potrzeby. Jest dobrze, jak jest. Mamy tydzień. Będziemy mieć tydzień 49. Czyli jeszcze tylko 4 tygodnie i 5, nie? 5 tygodni i mamy nowy rok. Bardzo szybko ten czas zleciał, naprawdę bardzo szybko, bardzo szybko. U nas on był intensywny, nie? Bo wiecie, i matura, i studia. No to i te wszystkie remonty, no on był naprawdę intensywny. Mam nadzieję, że w 2025 będziemy mogli w końcu trochę poodpoczywać. I to nie chodzi, że tam jakoś bardzo wyjazdowo czy coś tam, ale tak po prostu trochę odpocząć. Trochę odpocząć, trochę pobyć ze sobą samym, a trochę pobyć z innymi ludźmi, żeby już tak nie pędzić, nie? I trochę naprawdę wyluzować. To byłoby bardzo fajnie by to było. Więc trzeba też tak właśnie wpłynąć na nasze cele, żeby można było osiągnąć, nie? Żeby można było pomyśleć chwilę, że jednak fajnie jest tam coś robić i wiecznie mieć jakieś zajęcie, ale super fajnie jest też móc nic nie robić przez pewien czas i sobie po prostu poleżeć z książką albo porobić rzeczy, na które się ma ochotę, a nie tylko mus. Ja nie wiem, czy ja wam to mówiłam, ale ten listopad był taki naprawdę mocno zajęty i ja leciałam cały październik. Intensywnie pracowałam, żeby pojawiały się na kanale filmy i te z października, i te z listopada, i żeby już można było kręcić te z listopada. Więc ja już listopadowe filmy miałam naprawdę bardzo, bardzo dawno temu nagrane. No i potem w listopadzie, kiedy tylko byłam w domu i miałam czas, no to nagrywałam też filmy na grudzień. A wiedziałam, że tego
tego czasu nie będę miała za dużo, no więc wiecie, każda wolna chwila to była nagrywka, 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 nie? Ale nim zaczęłam tak intensywnie pracować nad grudniem, to miałam taki, no taki czas, gdzie mogłam sobie spokojnie usiąść i zrobić, poskrapować tylko dla siebie, nie? No, tylko, że tak powiem, dla siebie. I to był bardzo fajny czas, naprawdę. To był bardzo super, dobry czas, tak? Naprawdę, no bardzo mi się to, że tak powiem, podobało się to dla mnie. Że ja mogłam sobie zrobić, nadrobić rozdziały, że mogłam sobie poskrapować, tak wiecie, porobić kilka rzeczy dla siebie, zrobić apteciaki na wyjazd. Takie trochę bardziej, trochę inne niż takie zawsze robię. Niekoniecznie takie bardzo, bardzo proste, więc to też mi sprawiło bardzo dużo radości i takiego odpoczynku, nie? Że robię coś, co lubię, a niekoniecznie muszę. No bo mogłam mnie nadrabiać, nie? Ale na przykład rozdziałów, ale no, chciałam sobie po prostu poskrapować dla przyjemności. I to było bardzo takie uwalniające. Bardzo mi dobrze się z tym żyło, że mogłam sobie tak po prostu posiedzieć i porobić coś tylko i wyłącznie dla siebie. To jest bardzo fajny czas. Życzę go każdemu. No dobra, zaczęłam już robić tą pierwszą tygodniówkę, więc już ją skończę. Zapomniałam, szczerze powiem, wyłączyć nagrywania. Ale jak już zaczęłam, to już ją skończę. Nic tutaj się, wiecie, że nie zmienia, nie? Bo po co? Jak coś działa, to po co to zmieniać? Jakby nie działało, no to można by było pomyśleć nad zmianą, ale jak działa, to zrobimy sobie taki większy ten wykres. No i ten już jest łatwy. Zawsze się boję, że się tutaj nie zmieszcza, nie? Że mi zabraknie tego, że mi zabraknie miejsca na te dni tygodnia. Tu sobie przypieczętuję kalendarz i ustawię te pieczątki już, że tak powiem, na wszystkie tygodnie, jak już za jednym zamachem to zrobię. Bo szczerze powiem, nie chce mi się tego w kółko Macieju rysować. Tak wygląda na razie dość pusta tygodniówka, no bo jeszcze nim tutaj pojawią się jakieś zadania, no to wiecie, trochę to potrwa. Więc jeszcze trochę trzeba zaczekać. Czy ja mam jakiegoś, mam Mikołaja, a mam małego Mikołaja też. Więc tutaj sobie nakleję małego Mikołaja. Bo 6 mamy Mikołajki. Wróciłam do swojej diety, więc tutaj pojawią się na pewno przeróżne informacje dotyczące
jedzenia i zakupów jedzeniowych, przeważnie zakupów jedzeniowych. Chociaż ja oczywiście mam tą aplikację do, z listami zakupów, z listą zakupów, więc tam sobie zapisuję, ale jak już idę do sklepu. Natomiast jak wiecie, otwieram pliki z dietą, no to łatwiej jest mi najpierw tutaj zapisać, a potem przepisać to do aplikacji zakupowej. No dobrze, to na dzisiaj wszystko. Zachęcam Was bardzo, bardzo serdecznie do poszukania Waszego słowa roku i do zmotywowania się, żeby je znaleźć, ale też opisać i przełożyć na Wasze cele, na Wasze cele na 2025. Naprawdę serdecznie polecam to ćwiczenie. Ono naprawdę fajnie porządkuje różne rzeczy i fajnie wpływa na to, jak te cele potem na koniec roku wyglądają i jak wyglądała ich realizacja. Bo wiecie, no, to jest oczywiste, że jak realizujemy coś, co po pierwsze sami wymyślamy, po drugie dobrze się z tym czujemy i mamy z tego fun, to prawdopodobieństwo tego, że to zostanie zrobione, jest bardzo duże. Natomiast jeśli cele są nam narzucone albo z jakiegoś powodu nieopatrznie zaplątaliśmy się trochę w działaniach i przypisaliśmy sobie cele, które nie są nasze, a są na przykład oczekiwaniami wobec nas, no to wtedy nie idzie nic. No po prostu nie idzie nic i nie będzie szło. To jest po prostu oczywiste, że nie będzie nam szła realizacja czegoś, czego nie czujemy, nie lubimy i tak naprawdę robić nie chcemy. Natomiast jeśli nasze cele są dla nas przyjemne, sprawiają nam radość, a nie tylko pchają nas do jakiegoś tam końca, ale dają nam dużo fanu, no to wtedy jakby prawdopodobieństwo zrealizowania wszystkiego, co sobie zaplanujemy, jest dużo, dużo wyższe. No okej, to tyle, jeśli chodzi o pogadankę. Proszę Was tam, jak mówiłam, napiszcie, co sądzicie o słowie roku, jakie są Wasze słowa zaplanowane na 2025. Czy to robicie, czy nie robicie, czy spróbujecie. Bardzo zachęcam do spróbowania. No to udanego planowania i udanego szukania słowa roku. Pa!